Dzień dobry Państwu. Był to dla nas bardzo ciężki mecz. Bardzo ciężki i bardzo ważny. Po ostatnich niepowodzeniach strasznie drużyna była żądna sukcesu, chciała wygrać i udało się to. Ale tak powiedziałem, spotkanie było ciężkie, miało swoje lepsze, gorsze momenty. Początek należał do nas zdecydowanie, natomiast później znowu posypało się, kontuzja jednego z zawodników, środkowego pomocnika. Wiemy, jakie to jest newralgiczny punkt dla zespołu i coś znowu zaczęło się lekko psuć. Dostaliśmy bramkę, druga połowa wyrównana, mecz walki, jedna i druga drużyna dążyła do zwycięstwa. Udało nam się zdobyć te 3 punkty, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Gratuluję chłopakom, dziękuję im za dzisiejszą postawę. Panie trenerze, można powiedzieć, mecz na styku, dwie drużyny w tabeli, które dzielił jeden punkt. Łapiecie oddech? Nie, do końca, ja powiedziałem, do końca rozgrywek nie złapiemy oddechu. Tu ktoś mówi, ten mecz jest ważny, 6 punktów, tylko ten nie. Jeżeli drużyna ma jakiś cel i walczy o ten cel, a wiemy jaki my mamy, wy macie podobny, to do końca ligi będzie walka na całego. To nie będzie tak, że ktoś już będzie zadowolony. Zobaczmy, co się dzieje, jakie rotacje zachodzą w tabeli. Jeden mecz wygrany, już ktoś odskakuje, za chwilę jeden przegrany, już jest na dole, inni gonią. Tutaj będzie jeszcze dość dużo zamieszania. Ważne, żeby na koniec być tam, gdzie chcemy. No na pewno jesteśmy troszkę niepocieszeni po tym meczu, bo wyszliśmy z założeniem walki o 3 punkty, graliśmy u siebie. Bolą okoliczności, jakich straciliśmy te bramki, bo myślę, że poza początkiem meczu, gdzie troszeczkę źle weszliśmy w ten mecz i po prostu źle graliśmy, źle byliśmy ustawieni w środku pola, zostawialiśmy tam troszeczkę miejsca i te 10 minut to była naprawdę przewaga Arki i to był ten moment, kiedy powinni, czy mieli duże szanse, żeby wyjść na prowadzenie. Później mecz się wyrównał, później były sytuacje z jednej i z drugiej strony. No niestety przegraliśmy u siebie. Sporo spotkań do końca, niemniej to nie ma co ukrywać, to było spotkanie o 6 punktów i niestety to my schodzimy pokonani.